Witam w kolejnym odcinku Zabaw z bronią. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dotyczy wielu z nas. Mianowicie, jak idziemy na strzelnicę, nie za bardzo wiemy, w co mamy zabrać wszystkie swoje akcesoria. Jeżeli z bronią nie jest to problem, bo mamy jakieś akcesoryjne pudełka albo fabryczne pudełka na pistolet czy karabin, ewentualnie możemy sobie kupić jakąś przeokrotnie drogą skrzyneczkę peli albo inną podróbkę, która będzie tańsza i będzie to peli bardzo skutecznie udawała, to gorzej jest z czyszczeniem i z rozłożeniem broni na stanowisku, bo jeżeli strzelnica nie posiada żadnych mocowań czy stolików, czy takich miejsc, gdzie możemy ten karabin postawić, czy pistolet, to zaczyna to być spory problem. Przydałaby się nam też taka skrzyneczka, w której będziemy mieli wszystkie brudne rzeczy, czyli wszelkiej maści wyciory, śrubokręty, jakieś multitule do obsługi pistoletu czy karabinu, jakieś części zamienne, jakieś rzeczy, które pomogą nam, tak zwane rzeczy pseudo-rusznikarskie, bo nie można mówić tutaj o takim bezpośrednim rusznikarstwie, na miejscu zrobić w momencie, kiedy broń się zatnie, kiedy musimy jakiś osad wyczyścić, kiedy coś nie działa poprawnie, czy wypada nam magazynek, jesteśmy w stanie tą broń w wyznaczonym miejscu na stanowisku rozłożyć. I tu zaczyna się problem, bo jeszcze jeśli strzelamy z normalnej broni, na zintegrowaną amunicję, z prochem nitrocelulozowym, to jest ok, ale kiedy strzelamy z prochu czarnego karabinem, to często trzeba ten karabin postawić w takiej pozycji, żeby dało się zajrzeć do lufy po rozładowaniu, żeby dało się tą lufę jakoś przetrzeć. Przydałoby się takie stanowisko do obsługi. Ta broń jest bardziej chimeryczna, szybciej się brudzi i przydałoby się takie miejsce, w którym będziemy mogli po prostu tą broń obsłużyć. Poza tym można nieść sobie jakąś amunicję czy rzeczy do amunicji czarnoprochowej, jakiś proch, jakieś kule, mieć to wszystko pozagregowane. Trzeba mieć jakiś organizer. Oczywiście może być do tego zwykła skrzyneczka, tylko zwykła skrzyneczka czy zwykła walizka ma tą wadę, że niestety nie da się po prostu w sensowny sposób na niej położyć karabinu. I w dzisiejszym odcinku będzie właśnie o takiej specjalnej, magicznej skrzyneczce, jak to mawia brzydki Burak. To jest właśnie ta magiczna skrzyneczka. Skrzyneczka jak skrzyneczka, z ładnymi gumowymi nóżkami. Wygląda dosłownie symbolicznie. U góry ma jakieś organizery. Ja to dokładnie za chwilę wszystko pokażę. Wygląda zwyczajnie, natomiast po chwili można po paru sekundach po rozłożeniu stworzyć małe stanowisko. Pokażę Wam, jak wygląda ta walizka, kiedy mamy na przykład na niej położony karabin i możemy sobie zorganizować resztę sprzętu i rzeczy do czyszczenia. W zasadzie skrzynka jak skrzynka, nie wygląda jakoś nadzwyczajnie, typowa rączka. Nic tutaj takiego specjalnego, poza gumowymi nóżkami, zapięciami z boku, proszę. Tu mamy piękne gumowe nóżki, na których ona dzięki temu stoi stabilnie. Widzę, że jakieś rzeczy im się przewracają już w środku. I tak naprawdę można powiedzieć, że jest to typowy organizer, ale nic bardziej mylnego. W górnej części rzeczywiście wygląda jak organizer. Ja spróbuję ją otworzyć. Oczywiście nie będzie to takie proste. Widzę, że mi tutaj coś zahaczyło. Ok. Mamy liczne organizery na małe, drobne rzeczy, czy możemy sobie wszelkiego rodzaju, proszę, rzeczy tutaj drobne powkładać do czyszczenia, jakieś kominki, jakieś śrubki, elementy zapasowe. Pod spodem mamy, proszę, na kaliber, średnicy kalibrów mamy taką wkładkę plastikową. Tutaj też są jakieś rzeczy do postawienia, może jakichś wieciorów czy tym podobnych spraw, tego nie wiem dokładnie. Zobaczmy, co jest pod następną wkładką. Ok, w zasadzie to jest górny pokład. Ten górny pokład można spokojnie sobie tutaj zamknąć. Jeśli odblokujemy, to ta skrzynka zaczyna być zupełnie inną skrzynką. Możemy zdjąć górną część. To jest, zrobiłem w dość brutalny sposób. I tak naprawdę, mamy dwie części, prawda? Czyli mamy część taką, w której mamy nasze akcesoria. Ona się ciężko odkręca, jedną ręką jest otwiera. Przepraszam, o, proszę bardzo. Tutaj mamy cały osprzęt, który możemy ze sobą zabrać. A tu mamy wkładki, na których możemy postawić nasz karabin. One są regulowane. Co śmieszne, tu są nacięcia na wyciory bezpośrednio. Możemy sobie położyć nasze wyciory do czyszczenia i możemy czyścić nasz sprzęt bezpośrednio już na takim stanowisku. Ja położę karabin, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I proszę bardzo, tu jest karabin na stanowisku. Leży na podparciu na naszej skrzyneczce. Tu możemy trzymać wszystkie akcesoria, amunicję, ewentualnie rzeczy do czyszczenia. Dalej mamy organizer, w którym trzymamy jakieś drobne rzeczy i tak naprawdę tutaj karabin się znajduje w tym momencie na stanowisku. Można go w pełni obsługiwać.